Chciałbym serdecznie Was wszystkich powitać na dzisiejszym koncercie noworocznym. Pragnę zaznaczyć, że tym właśnie koncertem w dniu dzisiejszym chcemy zainaugurować obchody jubileuszu 25-lecia powiatu wodzisławskiego. Tak, proszę Państwa, to już 25 lat. 25 lat temu powstał w Polsce samorząd powiatowy. W tym czasie powstał, został utworzony jeden z największych powiatów w Polsce, nasz powiat wodzisławski. Stąd właśnie dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy koncert i inauguracja tego, śmiem twierdzić, jakże pięknego jubileuszu. Chciałbym bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym naszym koncercie, na dzisiejszym naszym spotkaniu. Przede wszystkim Państwa parlamentarzystów, którzy są dzisiaj z nami. Cieszę się, że jesteście, bo to świadczy o tym, że dalej możemy współpracować, dalej możemy starać się o dalszy rozwój naszego powiatu. Witam serdecznie włodarzy naszych miast i gmin razem z przewodniczącymi rad gmin i miast naszego powiatu. To wielka rzecz, że pokazujemy, że jesteśmy razem zawsze, nie tylko w trudnych chwilach, kiedy trzeba na szybko rozwiązywać problemy, zaradzić pewnym rzeczom trudnym, ale też wtedy, kiedy można właśnie w dobrych chwilach siąść razem, razem poświętować i razem się zabawić. Moi drodzy, w sposób szczególny chciałbym dzisiaj przywitać na tym naszym spotkaniu, na tym koncercie radnych Rady Powiatu. I to wszystkich kadencji, od pierwszej kadencji do aktualnie szóstej kadencji. Witam Państwa radnych, członków zarządu, wszystkich, którzy pracowali w Radzie Powiatu przez ten długi okres 25 lat. Na czele z Panem Przewodniczącym Rady Powiatu w kadencji od drugiej do piątej, Panem Eugeniuszem Walą i Przewodniczącym aktualnej Rady Powiatu, Panem Adamem Krzyżakiem. Szanowni Państwo, w sposób szczególny, z wielkim szacunkiem chciałbym przywitać moich poprzedników. Pierwszego starostę powiatu wodzisławskiego, Pana Jerzego Rosoła, jest z nami dzisiaj. To człowiek, który tworzył ten powiat od zarania. Pierwsze biurko i pierwsze miejsca, gdzie odbywały się sesje, to jego dzieło. Witam także Pana starostę Tadeusza Skatury. Szanowni Państwo, witam wszystkich dyrektorów, kierowników, pracowników jednostek powiatowych. Witam służby mundurowe, także te sanitarne, ale także i skarbowe, bo też są na naszej stronie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym nikogo pominąć, ale wszystkich i każdego z osobna, tak jak jesteście. Cieszę się bardzo, że przyjęliście to zaproszenie i postanowiliście te dzisiejsze popołudnie i wieczór spędzić z nami tu na tej sali. Na koniec moich powitań, Szanowni Państwo, chciałbym powitać te osoby najważniejsze, mieszkańców naszego powiatu, bo oni też są wśród nas. To dla nich przez tych 25 lat wszyscy pracowaliśmy. Bez nich
nasza praca nie byłaby sensu, nie bylibyśmy potrzebni. Dziękuję, że jesteście z nami i dziękuję, że razem możemy tworzyć tą jedną wielką powiatową rodzinę. Szanowni Państwo, ktoś całkiem niedawno powiedział mi, że trudne czasy trzeba zaciskać pasa, trzeba oszczędzać, a nie organizować koncerty i bawić. Moim zdaniem nic bardziej błędnego. Fakt, czasy jakie są, w jakich żyjemy, są trudne. Od paru lat nękała nas pandemia, teraz od prawie 11 miesięcy wojna na Ukrainie i te negatywne skutki w naszym kraju, ale też i w naszym powiecie, w naszych rodzinach. Ale powiem szczerze, nie byłbym sobą, nie wybaczyłbym sobie tego, a śmiem twierdzić, jak znam, a znam prawie wszystkich tu na sali, wy też nie wybaczylibyście mi tego, żeby nie z tej okazji, z tego jubileuszu nie spotkać się, czy zrezygnować z tego spotkania i zrezygnować z tego, abym powiedział wam wszystkim i ukłonił się nisko i powiedział jedno czarodziejskie słowo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za tych 25 lat, za te ćwierć wieku pracy na rzecz tego powiatu. Wszyscy wiemy, jak powiat wyglądał 25 lat temu, jak miasta i gminy wyglądały i wszyscy wiemy, jak wygląda teraz. To wszystko, moi drodzy, wasza zasługa, wasza praca przez ten okres 25 lat. I za to bardzo serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców naszego powiatu wam dziękuję. Ostatnio słyszałem takie powiedzenie. Nieważne, ile słońca jest na zewnątrz, ważne, ile tego słońca i ciepła mamy w sobie i tym słońcem i ciepłem dzielimy się z drugim człowiekiem. I moi drodzy, tego się trzymajmy, takie motto moje przynajmniej na najbliższe lata. A korzystając z okazji, że jesteśmy u progu nowego 2023 roku, korzystając z tego, że jesteśmy u progu tego naszego jubileuszowego roku, chciałbym w imieniu zarządu powiatu i oczywiście swoim własnym złożyć wam najserdeczniejsze, najlepsze życzenia noworoczne. Życzę dużo, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji waszych wszystkich planów, zamierzeń, spełnienia waszych marzeń i to spełnienia w tym roku. Bo przecież marzenia po to są, żeby się spełniały. I najlepiej, jak najszybciej, żeby się spełniały. I chciałbym wam życzyć, żebyśmy jak najszybciej też obudzili się pewnego dnia, rano i w mediach, w gazetach zobaczyli informacje: koniec wojny w Ukrainie, wracamy do normalności. Miejmy nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko. Szanowni Państwo, i tak na koniec chciałbym życzyć wam jeszcze jedno. Życzyć wam czasu. Chwilki czasu dla siebie. Na małą refleksję nad tym, co robimy, gdzie robimy, jak robimy. Zastanowić się nad tym, czy to, co robimy tak na początku roku właśnie, zastanowić się nad tym, czy to, co robimy, jest rzeczywiście tym, co chcemy robić i czy to sprawia nam, naszym rodzinom, przyjemność, daje szczęście. Tego wszystkiego, moi drodzy, życzę wam, a za waszym pośrednictwem, waszym rodzinom, waszym znajomym, przyjaciołom, a
a w efekcie całej naszej powiatowej wielkiej rodziny. Dziękuję bardzo, życzę miłych wrażeń w czasie dzisiejszego koncertu i na koniec takie dwie, nazwijmy to, techniczne informacje. Moi drodzy, wszyscy wiemy o chorobie małego Mikołaja. Wiemy też, z jakim heroicznym trudem zmierzą się rodzice Mikołaja. I dzisiaj też będzie okazja w holu, jest puszka, jeżeli będziecie mieli ochotę podzielić się sercem i wspomóc rodziców małego Mikołaja w tej walce o zdrowie i w zasadzie życie Mikołaja, to serdecznie zachęcam. Będzie taka możliwość po koncercie. I wszystkich Państwa po tej uczcie muzycznej, którą za chwilę wszyscy dostąpimy, zapraszam na symboliczną lampkę szampana do sali obok i wzniesienia toastu za dalszy piękny rozwój naszego powiatu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz Wam życzę i scenę i mikrofon zostawiam już naszym artystom. Panie Mieczysławie, zapraszam. Dziękujemy bardzo serdecznie panu staroście, panu Leszkowi Bizoniowi za to piękne powitanie, za te piękne słowa, za te piękne życzenia. Drodzy Państwo, my również w imieniu artystów pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze gratulacje z tego Waszego jubileuszu i życzyć Wam u progu tego nowego roku, aby wszystkie plany, wszystkie radości, które są przed Wami, które są wymarzone, żeby udało Wam się spełnić. Drodzy Państwo, żeby już nie przedłużać,